To już prawie koniec Zeldatonu. Zostały nam jeszcze tylko dwie gry, ale zanim się za nie zabierzemy, popatrzmy jeszcze na jedną rzecz. Reklamy zawsze miały za zadanie przekonać nas do kupna określonego produktu, ale cenimy je podwójnie, jeśli próbują ukryć ten fakt. Takie też bywały reklamy serii The Legend of Zelda. Dziś przyjrzymy się tym najbardziej znanym. Najdziwniejsze reklamy zdaje się mieć pierwsza Zelda na NES-a. Oto oryginalny i pierwszy Zelda Rap. Did you see the latest Nintendo newsletter? Whoa, nice graphics! I'd like to get my hands on that game. You mean you haven't played it yet? We can play it on my Nintendo Entertainment System. It's The Legend of Zelda, and it's really rad. Those creatures from Ganon are pretty bad. Octoroks, Tektites, Leavers too. But with your help, our hero pulls through. Yeah, go Link, yeah, get Zelda. Awesome! Intense. The Nintendo Entertainment System. Your parents help you hook it up. The Legend of Zelda sold separately. Dziwne, prawda? Ale nie można zrobić dziwniej niż ta reklama. Watch Zelda become a legend on your Nintendo Entertainment System. Zelda! Which way to go? Good time. Pee-pee-pee head. Leaver! Zelda! Zelda! Legend of Zelda, a never-ending adventure new for your Nintendo Entertainment System. Zelda! Nie wiem jak wy, ale ja nigdy aż tak bardzo nie wczuwałem się w żadną grę. W Japonii Zeldy na NES-a reklamowała dziwna para. Mężczyzna w średnim wieku, w jednej z nich przebrany za kobietę. I dziewczynka. Zobaczmy. Zelda no daisy tsubo! Sasuga disku de omoshiroi! ムカッとくるけどやめなさい。やればやるほど。おばちゃん、これ見てこれ。おお、ハイラルの紋章。リンクが16歳の時、左手の甲に紋章が現れる。それこそが真の勇者の証。アクションロールプレイングゲーム、ゼルダの伝説パート2、リンクの冒険。ここまで来たらやめられない。やればやるほどディスクシステム。A Link to the Past doczekała się następnej rewelacyjnej reklamy, tym razem japoński Zelda Rap. I oto kolejny Zelda Rap, tym razem prawdziwy. Reklama Link's Awakening. Down with Zelda from the very start. I got the heart, it's smart to play the part. Down with Zelda. Creeping through with an overhead view, cause a man's gotta do what a man's gotta do. So I stay on track, collect the facts, never cut the slack, and I always watch my back for Jack. Down with Zelda. Soon I spend, I'm the man with the plan, cause the power's in my head, and the power's in my hand. Down with Zelda. Game Boy sold separately. Link's Awakening doczekał się też kukiełkowej wersji swojej reklamy. ついたのはどこかの海の変な島。こいつは夢か幻か、島から全然出られない。どうしよう。出た
時でどこでもゼラゼルダの伝説夢を見る島The Legend of Zelda Ocarina of Time miało dwa rodzaje reklam. Pierwszy z nich to epicki, choć z dziwną treścią. A drugi zaś orgazmiczny. Dokujon. Nintendo 64. Zelda no Dexus. Nie tylko Amerykanie czy Japończycy robią ciekawe reklamy. Oto naprawdę dobra z Europy, konkretnie z Hiszpanii. I amerykańska reklama Majory. Bardzo poważna i daje to poczucie zagrożenia. Amerykańska reklama serii Oracle ma w sobie to coś. Nie wiem konkretnie co, ale lubię ją. The Game Boy Color in an adventure too big for just one game. Rated E for everyone. The Wind Waker doczekał się naprawdę kinowej i dość pięknej reklamy. In the land of Hyrule, there echoes a legend. A legend held dearly by the royal family that tells of a boy who became a man. He embarked on a great journey. The deepest, darkest corners of the earth, battling the forces of evil, testing the limits of his will, all to fulfill his destiny, which is, above all else, to save me.
I to by było w zasadzie tyle, co chciałem wam pokazać, a już w następnym odcinku Twilight Princess. Dziękuję, że wysłuchaliście mnie do końca. Dobranoc.